Czesław Centkiewicz. Anaruk, chłopiec z Grenlandii. Wydawnictwo nasza księgarnia. Czyta Artur Pontek. Wśród gromady dzieci eskimoskich bawiących się między namiotami na brzegu morza rej wodził Anaruk. Słuchali go nie tylko rówieśnicy, ale i starsi chłopcy. Nawet psy chętnie poddawały się jego rozkazom. Anaruk miał dwanaście lat. Był jednak tak silny, zręczny i odważny, że ojciec jego Tukto często zabierał syna ze sobą na polowanie. Anaruk był z tego niezmiernie dumny. Zaprzyjaźniłem się z nim bardzo prędko. Pozwoliłem mu obejrzeć moją broń i podarowałem nóż stalowy, który wzbudził w nim zachwyt. Następnego dnia Anaruk przyprowadził ze sobą swego brata, pięcioletniego Nukuna, żeby i on obejrzał te cuda musiałem wszystko pokazywać jeszcze raz i objaśniać, co do czego służy. Ze zdumieniem dotykali mięciutkiego wełnianego swetra. Jak wygląda zwierzę, które ma takie futro? Zapytał Anaruk. Z trudem wytłumaczyłem mu, jak się robi materiał. Nie przypuszczał, że można nosić ubranie z czegoś innego, niż skóra. Kazał obracać się nukunowi na wszystkie strony i pokazywał mi, jak uszyte są jego spodnie z futra Białego Niedźwiedzia, bluza ze skóry foki i buty z miękkiej skóry młodego rena. Tak ubiera się Eskimos w lecie. Ale lato trwa tutaj tylko trzy miesiące i jest zaledwie tak ciepłe jak nasza wczesna wiosna. Jesieni nie ma właściwie wcale. Od razu zjawiają się zimne wiatry, śnieżyce i wielkie mrozy, dochodzące do pięćdziesięciu stopni. I tak bez przerwy przez długie miesiące. Wtedy mieszkańcy Grenlandii, a jest ich kilkadziesiąt tysięcy na wybrzeżach tej największej wyspy świata, chodzą otuleni w futra. Ledwie nosy widać. Nawet niemowlęta zawija się w skóry. Matki nie noszą dzieci na rękach, lecz w dużej kieszeni, naszytej w ubraniu na plecach. W ten sposób mają swobodne obie ręce do pracy. A pracy nie brak kobiecie Eskimowskiej. Grenlandia liczy ponad 2 miliony kilometrów kwadratowych, a więc jest prawie 7 razy większa od całej Polski. Gdyby północny skraj wyspy umieścić w Szczecinie, południowy kraniec sięgnąłby daleko w głąb pustyni Sahary w Afryce. Prawie cała Grenlandia skuta jest lodem. W samym środku wyspy grubość lodowej pokrywy dochodzi do 3 km i naturalnie nigdy nie taje. Śniegi topnieją tylko na południowo-zachodnich brzegach. I tam na poletkach ziemi wyrastają trawy i mchy, a wśród nich małe, ale barwne kwiatki. Lato jest tak krótkie, że niektóre rośliny nie zdążą w ciągu jego trwania przekwitnąć i owocować. Zaczynają kwitnąć jednego lata, zimują pod śniegiem i owoce mają dopiero na następną wiosnę. Podczas lata rodzina Anaruka mieszka na brzegu morza w namiotach zrobionych ze skór fok i renów. Obok stoją namioty ich krewnych i przyjaciół. Najtrudniej jest zdobyć drewno na pale do namiotów. Lasów na Grenlandii nie ma, czasami zdarzają się tylko niskie krzaki. Większe kawałki drewna można wyłowić jedynie z morza. Fale morskie rokrocznie wyrzucają tu na brzeg szczątki rozbitych statków lub kłody drzew przyniesione przez prądy morskie z dalekich brzegów Syberii. Drzewo to skarb prawdziwy. Można zań zrobić pal do namiotu, części do sani lub szkielet kajaka, ale ludzie dalekiej północy umieją sobie jakoś poradzić i bez drzewa. Skóry namiotu rozpinają na żebrach wielorybów. Namiot taki wcale nie jest szczelny. Deszcz przedostaje się do środka. A Naruk nie martwił się jednak, że woda kapie mu na głowę. Dziwił się nawet bardzo, że my w Europie nawet w lecie mieszkamy w kamiennych domach. Gdy pokazałem mu fotografię ulic Warszawy, śmiał się początkowo. Później zapytał z niedowierzaniem. Chyba żartujesz? Ci wszyscy ludzie nie mogą przecież mieszkać razem. Skąd wzięliby tyle mięsa do jedzenia? Tłumaczyłem mu, jak mogłem, ale nie wiem, czy udało mi się go przekonać. Zdobycie pożywienia to sprawa życia i śmierci dla mieszkańców Grenlandii. Polowanie na zwierzęta morskie, tak jak to robią eskimosi w dalekich zakątkach Grenlandii, nie jest rzeczą łatwą ani bezpieczną latem wypływają na morze w kajakach nic a nic niepodobnych do naszych szkielet buduje się przeważnie z żeber zwierzęcych powiązanych rzemieniami obciąga się go skórami poszywanymi jak można najszczelniej otwór w którym siedzi myśliwy jest bardzo ściśle dopasowany do jego wymiarów jeśli łódka przedziurawi się w czasie polowania myśliwy nie może wydostać się z niej i tonie na wyprawę eskimos ubiera się w specjalny skórzany kaftan, związany wokół kostek na rękach, pod brodą i dookoła otworu kajaka. W ten sposób tworzy on z myśliwym jedną wodoszczelną całość. Każdy uczy się tu polować z kajaka już od małego dziecka. Gdy tylko umie dobrze chodzić, dostaje swój pierwszy kajak. Potem, w miarę jak podrasta, coraz to większy, aż wreszcie chłopak sam musi sobie zrobić łódkę na swoją miarę. Przeraziłem się ogromnie, gdy zobaczyłem kiedyś z brzegu, że kajak Anaruka przewrócił się do góry dnem. Już chciałem pośpieszyć mu na pomoc, gdy raptem roześmiana twarz chłopca ukazała się nad wodą i po chwili łódka płynęła normalnie. Przypomniałem sobie wtedy, że myśliwi lubią popisywać się swoją zręcznością, która nierzadko ratuje im życie. Nieraz burza spotka ich na morzu, a fala wywróci kajak, wtedy jednym silnym ruchem wiosła lub ramienia umieją przywrócić go do zwykłej pozycji. Zdarza się jednak, że po dłuższej walce z falami, gdy siły myśliwego wyczerpią się, ginie w lodowatej wodzie. Tu kto umiał przekoziołkować z kajakiem kilkanaście razy i nic mu się nigdy złego nie stało. Razu pewnego, wczesnym rankiem, gdy morze było zupełnie spokojne, wybraliśmy się sześcioma kajakami na polowanie. Każdy z nas zabrał harpun, dzidy i strzały. Musiałem wiosłować z całych sił, żeby nadążyć za moimi towarzyszami. Zatrzymaliśmy się między skalistymi wysepkami, często podobno odwiedzanymi przez foki. Na razie nie mogłem dostrzec ani jednej, jednak tu kto kazał nam siedzieć w kajakach zupełnie bez ruchu, żeby nie spłoszyć zwierzyny. Długo tak czekaliśmy i myślałem, że już nic nie będzie z polowania, aż tu nagle w odległości kilkudziesięciu metrów na powierzchni morza ukazała się mała, okrągła głowa z długimi wąsami. Kajaki eskimosów bez plusku ruszyły w tym kierunku. Zostałem na miejscu, bo wiedziałem z góry, że nie będę umiał wiosłować tak cicho jak oni. Podejrzliwa foka schowała się pod wodą, zanim moi towarzysze zdołali do niej podpłynąć, i znów musieliśmy długo czekać w ciszy, wstrzymując oddech. Dopiero za trzecim razem myśliwym udało się podpłynąć do foki na odległość rzutu harpunem. Foka trafiona znikła w morzu, ale w tym miejscu na powierzchni wody utrzymywał się pęcherz skórzany napełniony powietrzem i przywiązany rzemieniem do harpuna. Jest to bardzo dowcipne urządzenie. W ten sposób Eskimos widzi, gdzie zatonął jego łup, a jeśli nawet chybi celu, może zawsze wyłowić swą broń. Ostrze harpuna zrobione jest z twardej kości i osadzone na drewnianej rękojeści. Bywają także harpuny innego rodzaju. Po wbiciu ostrza w ciało zwierzęcia drzewce odłącza się i pozostaje w ręku myśliwego. Pod koniec dnia upolowaliśmy pięć wielkich tłustych fok. Z zainteresowaniem oglądałem te zwierzęta, które dostarczają eskimosom mięsa, tłuszczu i skór. Dwumetrowe prawie walcowate ich ciała zakończone były dwiema przednimi płetwami i jedną tylną. Lśniąca ciemnoszara sierść o krótkim, dość sztywnym włosie, w niczym nie przypominała puszystego czarnego futra, jakie chętnie noszą kobiety u nas. Cała osada wybiegła na brzeg na nasze spotkanie. Ludzie krzyczeli, psy szczekały, wszyscy cieszyli się na myśl o uczcie. Wyciągnęliśmy na brzeg upolowane foki. Za pomocą długich noży żaden myśliwy nigdzie nie rusza się bez takiego noża zabraliśmy się do ściągania skór i ćwiartowania mięsa. Eskimosi kilkoma zręcznymi ruchami odcinali skórę, którą oddawali kobietom, i szybko dzielili zdobycz. Gromadka dzieci otoczyła ich ze wszystkich stron, wiedziały one doskonale, że dostaną ulubiony przysmak. Delikatny, o słodkawym smaku tłuszcz, znajdujący się tuż pod skórą. Zrobiło się straszne zamieszanie i hałas, każdy chciał schwytać jak najwięcej. Wszystko jednak odbywało się na wesoło, ze śmiechem i żartami, bo dzieci eskimoskie, tak samo zresztą jak i ich rodzice, nie kłócą się nigdy ani nie biją. W razie sprzeczki eskimosi stają naprzeciwko siebie przed całą ludnością osady i jeden na drugiego układają złośliwe piosenki. Wszyscy się śmieją i cieszą z udanych żartów, a zwycięzcą zostaje ten, którego piosenki są dowcipniejsze. Ośmieszony przeciwnik nie zacznie na pewno tak prędko nowej kłótni. Opowiadano mi zabawną historyjkę o dwóch podróżnikach, którzy zamieszkali wśród Eskimosów. Pewnego razu, naradzając się przed dalszą podróżą, wpadli w taki zapał, że przekrzykiwali jeden drugiego. Eskimosi, usłyszawszy podniesione głosy, zbiegli się całą gromadą prosząc, żeby się podróżnicy prędzej pogodzili. Uspokoili się dopiero, gdy im wytłumaczono, że to była tylko przyjacielska pogawędka. Złodziejstwo jest tu również nieznane. Tu kto nie mógł w żaden sposób zrozumieć, gdy pytałem, czemu nie zamyka swych rzeczy. Mogą ci je przecież ukraść, chciałem powiedzieć, ale w języku eskimoskim nie ma słowa kraść. Nikt nie chowa skór, jedzenia, nikt nie zamyka namiotu, bo i po co? Każdemu wolno pożyczyć sobie ten przedmiot, jakiego mu potrzeba, nawet w czasie nieobecności właściciela. Nigdy się jednak nie zdarza, aby pożyczona rzecz nie została oddana w jak najlepszym porządku. Ta ufność i gościnność są niestety wielokrotnie nadużywane przez kupców i handlarzy, którzy przypływają tu na statkach, niegodziwie wykorzystując naiwnych i łatwowiernych eskimosów. Wiele innych zalet odkryłem w tych ludziach w czasie mego pobytu na dalekiej północy. Są bardzo skromni, nie przechwalają się, nie kłamią i nie obmawiają wzajemnie. Gdy myśliwy upoluje zwierzę, często nawet z narażeniem życia, nie opowiada wszystkim naokoło, jaki to z niego zuch, ale mówi skromnie, że mu się udało i zaprasza wszystkich do podziału zdobyczy. Zmarznięty i głodny wędrowiec, który zawita do osady, będzie przyjęty jak najlepszy przyjaciel, dostanie zawsze najsmaczniejsze kęsy jedzenia i najlepsze miejsce do spania. Czasami zdarzyć się jednak może, że myśliwy popełni jakiś czyn krzywdzący innych. Wtedy zbiera się na sąd cała osada i winowajca musi przyznać się do wszystkiego. To samo jest już dostateczną karą. W przyszłości będzie się z pewnością wystrzegał podobnego postępowania. Bywają jednak takie wypadki, co prawda bardzo rzadko, że ktoś postępowaniem swoim oburzy całą osadę. Wtedy zbierają się wszyscy i każą winowajcy odjechać. Siada on do kajaka, zabiera broń, trochę żywności i płynie, dokąd go oczy poniosą. Jeżeli dotrze do innej osady, przyjmują go tam gościnnie może zamieszkać w niej na stałe, pod warunkiem oczywiście, że nie popełni znów jakiejś niegodziwości. Przeważnie jednak kara ta jest zupełnie wystarczająca.